Fundacji Krzyżowa dużo uwagi poświęcamy edukacji artystycznej i nauczaniu twórczości. Jesteśmy również zdania, że żeby zacząć robić coś w sztuce i rękodziele, nie potrzebujemy jakichś specjalnych materiałów czy narzędzi, a możemy wykorzystać to, co znajdziemy rozejrzawszy się wokół siebie. W tej serii filmików pokażemy Wam, co można robić z tkaniną, która jest jednym z najstarszych wynalazków człowieka. Tkanina otacza nas wszędzie, dlatego też jest jednym z najbardziej dostępnych materiałów, z którym możemy eksperymentować. Do wykonania lalki motanki potrzebujemy różnokolorowych materiałów. Zaczynamy od wykonania główki. Ja używam do tego białego materiału i potrzebujemy teraz wypełnienia do tej główki. Może to być zarówno jakaś wata, którą formujemy w kuleczkę, mogą to być ścinki materiału i w taki sposób wykonywało się to tradycyjnie. Ja dzisiaj skorzystam z tych ziarenek i nasypię sobie odrobinkę, po czym zaczynam kształtować naszą główkę. Główkę formujemy w taki sposób, że chwytamy sobie za cztery rogi naszej białej tkaniny. Odpowiednio formujemy tak, żeby była okrągła. Bierzemy włóczkę i owijamy wokół główki. Kilka razy, żeby ziarno nam się nie wydostało z naszego materiału, po czym zawiązujemy i obcinamy naszą wełenkę. Zaczynamy formować rączki i tworząc ramionka formuję sobie dłoń poprzez zawijanie materiału do środka, tak żeby to wszystko w końcowym efekcie wyglądało estetycznie i żeby materiał nam się w żaden sposób tutaj nie pruł. Bierzemy wełenkę, przytrzymujemy końcówkę wełenki i zaczynamy owijać. I teraz zawijamy na krzyż z jednej strony i z drugiej strony owijamy. I zawiązujemy wełenkę i robimy jej dłonie. Końcóweczki sobie obcinamy, tak żeby nasza lala wyglądała estetycznie. I w ten sposób powstają dłonie. Spódniczkę zrobię taką ładną, kraciastą. Zrobię zakładki z przodu, 1, 2 z jednej strony oraz do środka z drugiej strony, 1 i 2. Tu przytrzymujemy te nasze zakładki i materiał z tej strony, on nie jest w żaden sposób obszyty, więc zawijamy końcówkę spódniczki do środka. Następnie bierzemy wełenkę i zaczynamy obwiązywać. Kolejnym etapem będzie obdarowanie naszej laleczki kamizelką. Mi się bardzo podoba ten malinowy kolor, to jest płócienko. Obcinam sobie dłuższy pasek. Przykładamy paseczek od przodu. Przewijamy przez szyjkę i przekładamy przez nasze piersi. Mamy tutaj kamizelkę. Następnym etapem będzie przygotowanie dla lali włosów. Skorzystam tutaj z tej brązowej wełenki. Przygotowałam sobie również kartonik, wokół którego owinę tą wełenkę. Związuję nasze włosy w jednym miejscu. Jeśli chcę uzyskać tę samą długość wełny z jednej i z drugiej strony, wówczas muszę tą wełenkę przeciąć w tym miejscu. Co niniejszym czynię. O, i już mamy włosy, które teraz splotę w warkoczyki. Włosy są już niemalże gotowe. Warkoczyki będziemy przymocowywać do szyi, tego później nie będzie widać. I przekładając, widzimy długość.
Teraz laleczce podarujemy opaskę i chustę. Przewiązujemy opaskę, zakładając od przodu. Na główce przekładamy do tyłu i przywiązujemy. I ostatni element, założenie chusty. Jest o tak, chusteczka dla laleczki. W jaki sposób to robimy? Przykładamy chustę, po czym ją przewiązujemy. I oto nasza lalka motanka. Zachęcam Was do podjęcia wyzwania.